Polędwiczki wieprzowe za pomocą ostrego noża oczyszczamy z błon. Następnie mięso układamy ciasno w naczyniu. Zalewamy marynatą teriyaki i wstawiamy na kilka godzin do lodówki, od czasu do czasu przekładając. Polędwiczki są już zamarynowane, rozgrzewamy grilla. Kolorowe papryki kroimy w takie kawałeczki. Polędwice odsączamy z marynaty i kładziemy na rozgrzanym grillu. Będziemy piekli około 7 minut z każdej strony. Kawałki papryki także maczamy w marynacie i kładziemy na grillu. Po obróceniu na drugą stronę mięsko smarujemy jeszcze pozostałą marynatą. To samo z papryczkami. Jeszcze około 6-7 minut i będziemy mogli podawać. Upieczoną polędwicę kroimy w skos, w plasterki o grubości około 1,5 cm. Na talerzu kładziemy rukolę, na to plasterki pociętej, upieczonej polędwicy. Na polędwicę zgrillowaną papryczkę. I gotowe. Smacznego.